Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Jest z nami pani profesor Nina Witoszek i kilka słów teraz o pani profesor. Pani profesor pracuje w Centrum Badań nad Rozwojem i Środowiskiem na Uniwersytecie w Oslo. Dyrektorka Arne Næss Program on Global Justice and the Environment. Wykładała w Instytucie Europejskim we Florencji i na Uniwersytecie w Galway w Irlandii, ale też gościnnie na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Cambridge. Publikuje w trzech językach, polskim, irlandzkim i norweskim, zarówno prace naukowe, jak i fikcje literackie. Jako pierwsza Polka została felietonistką i komentatorką w największym norweskim dzienniku Aftenposten. W 2005 roku otrzymała prestiżową nagrodę Fundacji Wolności Słowa i została uznana za jedną z trzech najbardziej wpływowych intelektualistek w Norwegii. Autorka książek Korzenie antyautorytaryzmu, Najlepszy kraj na świecie, tutaj tą książkę prezentuję, i eseistycznego bestsellera napisanego z Ewą Jolie, Zaślepione Królestwo. Aktualne badania naukowe Niny Witoszek dotyczą małych grup w obalaniu despotycznych systemów oraz ewolucyjnych i egzystencjalnych perspektyw na filozofię szczęścia i dobrostanu. Witamy serdecznie panią profesor. I pierwsze pytanie, które zawsze zadajemy naszym bohaterom, to pytanie właśnie o szczęście, o osobistą perspektywę, ale już z rozmów kuluarowych wiemy, że chcesz się podzielić z nami również perspektywą swoją badawczą, więc serdecznie oddajemy tobie głos. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tych rozmów o szczęściu. To jest bardzo intrygujące, uważam, i bardzo potrzebne w Polsce w tej chwili, także gratuluję. Bardzo dobry pomysł. Za mało mówimy o szczęściu, za dużo mówimy o mizerii i o różnych niefortunnych i tragicznych sytuacjach, traumach, które nas spotkały. Także to jest dobra perspektywa. Ja nie jestem najlepszą osobą do mówienia o szczęściu, dlatego że ja nie mam specjalnie talentu do szczęścia. I jak mi powiedział mój norweski mąż, który mi zawsze on mi zawsze robi wymówkę: Nina, wiesz co, ty jesteś tak polska, najbardziej polska się w tym, że jak wszystko idzie dobrze, jak jesteś na szczycie, w Himalajach, na górze, w Mont Blanc, to po prostu uważasz, że coś jest nie tak. I spadasz w dół. Czyli to jest według niego, czyli Norwega, jest bardzo polskie. To znaczy, że jak coś idzie za dobrze, to i to jest niedobrze. Ale czasem pocieszam się taką anegdotką o irlandzkim pisarzu Beckecie, który dostał Nagrodę Nobla z literatury. Jak dostał tą Nagrodę Nobla z literatury, to go zapytano: czy pan się cieszy z tej nagrody? A on na to mówi: no wie pani co, nie bardzo, bo ja w zasadzie mam talent do desperacji, a nie do szczęścia. Także ta nagroda wprowadziła go w stan otępienia, oszołomienia i desperacji. Czyli przypominam, że wykładałaś w Irlandii, to może być pewne podobieństwo tutaj zaobserwujemy. Irlandczycy mają trochę podobne spojrzenie na to szczęście, może bardziej powiedziałabym cyniczne niż Polacy, ale im mniej naładowane, tym bardziej naładowane komizmem, powiedziałabym, niż Polacy, bo oni się umieją, powiedziałabym, śmiać z tych swoich takich niefortunnych przygód w historii i z niefortunnych przygód osobistych. Także może zacznę od tego, że prowadzę w tej chwili taki projekt dość ciekawy z moimi kolegami z krakowskiego panu, bo ja siedzę tu w tej chwili w Norwegii, w ciemnościach norweskich, bo to jest jeszcze ciągle styczeń, którego nienawidzę i który też wprowadza mnie w stan, powiedziałam, entropii i otępienia. Polak w Norwegii, to już straszna mnie tamta. I siedzę tutaj w tym styczniowej, ponurej Norwegii i pomyślałam sobie, że w zasadzie nie jest najgorzej, no bo mam projekt o szczęściu, czyli powinnam w zasadzie się trochę pocieszyć od czasu do czasu, że nie jest. Poza tym przychodzi wiosna niedługo i będzie światło aż do 12 w nocy. Także próbuję myśleć przyszłościowo.
to myślenie przyszłościowe jest trochę ważnym aspektem tego szczęścia. Ja do tego wrócę trochę potem w naszej rozmowie. Ale wróćmy do mojego projektu badawczego, który robię razem z kolegami z PAN-u, z psychologii, z Warszawy i z Karolinska Instytutu, czyli tego Instytutu Karolinska, który rozdaje Nagrodę Nobla z medycyny w Sztokholmie. I oni mnie zaprosili do takiego ciekawego projektu, który traktuje o porównaniu 50 krajów z różnych stron świata, i oczywiście porównania i sondaży w tych krajach na temat tego, jak poszczególne generacje, a także i populacje definiują szczęście w tychże krajach. Natomiast mnie poproszono o udział w tym projekcie, dlatego że ja siedzę w najlepszym kraju świata, jak wiecie, z mojej bardzo zgryźliwej książki o Norwegii. No ale zawsze w rankingach, Norwegia jest gdzieś tam wysoko. Więc... Owszem, tak. To znaczy nie całkiem jeszcze do tego tematu wrócę, ale rzeczywiście jest w czołówce i co jest bardzo ciekawe, to jest to, że te kraje, które są krajami północnymi, które nam się kojarzą z, powiedziałam, z jakąś taką z chłodem, z dystansem, z introwertywnością i tak dalej, prawda? Że to są te kraje, które mają najwyższe notowania w tych wszystkich rankingach, czy UNDP, czy rankingach Unii Europejskiej, a także i Narodów Zjednoczonych, że mają tak wysokie notowania tego w tym poziomie dobrostanu. W tych notowaniach nie mówi się specjalnie o szczęściu, ale o dobrobycie i dobrostanie. Czyli takiego, powiedziałabym, takim poczuciu, że się jest w domu, że się jest w równowadze, że się jest w harmonii, że nie ma jakichś większych traum czy zagrożeń i że człowiek jest u siebie. Ja mam wrażenie, że to są kraje skandynawskie nieprzypadkowo, bo według moich badań to są też kraje, które od iluś tam wieków pielęgnowały dwie albo trzy sprawy, które są komponentami szczęścia, to znaczy współpracę z innymi. Bardzo ciężka sprawa w Polsce, powiedziałabym. Kompromis, jeszcze cięższa sprawa. Powiedziałam, tak, teraz tak. Próbuję jak może, ale to jest druga cecha. Pomoc słabszym, no to też u nas szwankuje niestety. No i potem najważniejsze, przypuszczam, nieoczekiwanie zbyt dużo od życia. To już ostatnio moi koledzy z Finlandii stwierdzili, że oni są w tej chwili na topie, jeśli chodzi o drabinę szczęśliwości, dlatego że po prostu, nie dlatego, że są szczęśliwi, tylko że nie oczekują zbyt wiele od życia i są zawsze głęboko zdumieni, że coś się im udaje. Lepiej nie oczekiwać zbyt wielu, nie mieć zbyt wielu ambicji, nie oczekiwać zbyt wielu. Ja mam wrażenie, wielu osiągnięć, że to jest, coś w tym jest w tej filozofii fińskiej. No i oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, która jest ważna w tym pojęciu szczęścia, to jest praca na rzecz, dla dobra wspólnego. To jest rzecz, którą odkryliśmy w tym projekcie, która jest piekielnie ważna. Czyli poświęcenie się w celu, powiedziałabym, wyższym niż tylko ja i moje samolubne geny i memy, ale w celu, powiedziałam, polepszenia warunków egzystencji gdzieś na zewnątrz, poza mną, gdzieś w innych krajach, a może u mojego sąsiada, a może gdzieś u przyjaciół. I to jest uprawiane w Skandynawii na poziomie intymnym bardzo mocno, ale też na poziomie, powiedziałam, międzynarodowym, bo to są kraje bardzo humanitarne. Jak wiecie, największa ilość dochodu narodowego w Norwegii idzie, Norwegia jest jednym z krajów, w którym ponad 1%
dochodu narodowego idzie na pomoc krajów potrzebujących, czyli pomoc krajów nierozwiniętych albo wymagających pomocy. Nawet w tej chwili, kiedy trwa wojna w Gazie i gdzie UNRWA się wycofała z pomocy humanitarnej, Norwegowie i Irlandczycy, bardzo ciekawe, moje dwa kraje, pomagają dalej tym biednym Palestyńczykom. Czyli to nie jest przypadkowe, że ludzie odnajdują się w tym takim procesie i w projekcie pracy dla dobra ogółu albo dla pracy dla innego, czyli w tej autotranscendencji, czyli przeskoczenia przez swoje własne widzimisię i połączenia się gdzieś z jakąś wspólnotą, która istnieje albo gdzieś koło nas, albo gdzieś daleko nawet, nie ma znaczenia. I te cechy społeczeństw skandynawskich spowodowały to, że ludzie prawdopodobnie od ludzie, rządy, obywatele stwierdzili, że powinni mieć system edukacji, który wychowuje od dziecka, od przedszkola, właśnie przyszłych obywateli, którzy będą współobywatelami raczej niż obywatelami, współobywatelami świata. No i będą ten świat współtworzyli, im pomagali tak jak się da. No i odzyskiwali znaczenie życia, nawet jeśli są w rozpaczy, powiedziałabym, opuścił ich mąż, albo jest rak w rodzinie, albo jest nieszczęście z dzieckiem, czy coś. Oni się rzucają natychmiast do pomocy, pomocy innym, która sprawia, że to życie staje się znośne. To są moje, powiedziałabym, refleksje, które są nie tylko refleksjami, ale też poparte one są badaniami, które prowadziliśmy przez ostatnie 3 lata, a także i wywiadami z norweskimi, z norweskimi informantami. I od razu może powiem, że jednym z ciekawszych takich momentów w naszym projekcie było badanie polskich i norweskich wolontariuszy, którzy pomagali Ukraińcom, którzy uciekali z wojny w Ukrainie. Ja mówię o polskich wolontariuszach, którzy mieszkają w Oslo i o norweskich wolontariuszach, którzy mieszkają w Oslo. Chcieliśmy stwierdzić, na czym polega, znaczy, gdzie są podobieństwa, gdzie są różnice w tej pomocy, w tym poświęcaniu się dla innych i tak dalej. Więc podobieństwa polegały na tym, że zarówno jedna i druga grupa stwierdziła, że w zasadzie ta pomoc, powiedziałabym, ma dla nich dużo, znaczy dla nich dużo, dlatego że odkrywa dla nich sens życia. Że sens życia, znaczenie, bycie potrzebnym poprawia ich samopoczucie, poprawia ich samoocenę, poprawia ich interakcje z innymi. I to im dawało poczucie spełnienia. Czyli ta część dobrostanu, o której mówiła, jest zależna od pomocy dla innych. I te dwie grupy się tutaj zgodziły. A to, co było bardzo ciekawe, a nawet powiedziałam zabawne, że obie grupy pomagały tym Ukraińcom na dwa różne sposoby. To znaczy dwa różne sposoby osiągania tego szczęścia. Norweska grupa miała to szczęście już zakodowane, powiedziałam, w tych swoich takich praktykach, od przedszkola, przez szkołę do uniwersytetu. Norwegów się kształci do tego właśnie, do tego altruizmu, o którym mówiliśmy, że jest jakby podstawą sensu życia i potem podstawą szczęścia, czyli coś bardziej trwałym niż szczęściem ulotnym. Natomiast Polacy bardziej się identyfikowali z ofiarami, oczywiście na tej zasadzie, że uważali, że Ukraińcy prowadzą wojnę nie tylko o Ukrainę, ale także o Polskę, o Europę. Czyli mieli więcej wyobraźni w pojmowaniu tego niesamowitego wysiłku na Ukrainie,
I to mnie uderzyło, że to była ta wyobraźnia historyczna, która sprawiała, że Polacy się bardziej identyfikowali z Ukraińcami i strasznie przeżywali te tragedie. Więc byli nieszczęśliwi, pomagając tym Ukraińcom, ale nieszczęśliwi tylko na krótki dystans. Tak, w tym wymiarze. Na krótki dystans, bo potem jak już przekroczyli ten poziom empatii, już zaczęli to robić, powiedziałam, bardziej automatycznie, to stawali, powiedziałam, osiągali to spełnienie, które było znacznie głębsze niż spełnienie Norwegów, bo spełnienie czy samorealizacja, czy powiedziałabym dobrostan Norwegów polegał na tym, wykonaliśmy bardzo dobrą robotę, idziemy do domu. Natomiast Polacy oczywiście siedzieli długo w domu, zastanawiali się jeszcze potem, nie mogli spać, wstawali, czytali jeszcze o Ukrainie i tak dalej. Czyli był trochę inny stosunek do tego wszystkiego, ale jeszcze zabawniejsza, jeszcze jedna zabawniejsza historia była taka, że Polacy działali antysystemowo, bo my osiągamy szczęście, że osiągamy dobrostan, czy osiągamy poczucie spełnienia, jak my się przeciwko czemuś buntujemy, albo najlepiej za jakiś system, przeciwko któremu my działamy. Jak jest ten system, prawda? Coś, jakiś wróg, który działa przeciwko nam i my go umiemy oszukać, albo umiemy go, powiedziałam, ograć w jakiejś grze, to jest fajne. I Norwegowie nie mieli tego właśnie tego antysystemowego podejścia i tu się te dwie grupy spotykały i powiedziałam, robiła się kolizja, dlatego że powiedziałam, no powiedzmy, nikt się ilustruje, że ktoś tam jest z Ukraińców, kto potrzebuje wózka inwalidzkiego. Norwedzy przychodzą i mówią, no tu niestety trzeba prosić jedną aplikację, napisać wniosek, potem ten wniosek idzie do lekarza, potem ten lekarz idzie do komuny i komuna stwierdza, czy ten coś się należy, czy się nie należy. No a Polacy, jak to? Przecież ten człowiek już ginie, już on za chwilę umrze, przecież my musimy mieć ten wózek jutro. Oczywiście wszystkie telefony i tak dalej, Norwedzy próbują zastopować to wszystko, bo to nie jest zgodne z przepisami. Nawet jeśli jest humanitarne, a Polacy idą na całego. Ale wiesz co? Tak. I potem się wszyscy razem upijają i Norwegowie się nawet uczą od Polaków, że jest coś w tym obchodzeniu systemu, co jest urzekające dla nich. Ale tak z ciekawości, czy to nie wynika z tego, że jednak Norwegowie wierzą w to, że państwo może coś zrobić? Jakby byli wychowani w tym, że państwo jest sprawne, działa, jest efektywne, załatwia sprawy. Bo państwo to ja. Mają poczucie sprawczości, państwo to ja. Tak, to co mówisz, Aniu, oni się bardzo, Norwegowie się bardzo identyfikują z państwem, to znaczy jest znacznie odwrotnie niż w Polsce, prawda? Mamy zupełnie inny stopień zaufania, czy braku zaufania, minus zero, minus pięć do państwa i instytucji państwowych, natomiast Norwegowie odwrotnie, tam jest pełne zaufanie do instytucji, które działają, to działają dość płynnie, więc oczywiście te instytucje mają rację, no i ja mam rację, no jak można tutaj oszukiwać te instytucje, prawda? Ale co było nadzwyczajne, to było to, że dopiero jak Polacy i Norwegowie połączyli, że jedna grupa połączyła swoją twórczą reakcję na sytuacje traumatyczne, a druga zastosowała swoje bardziej systematyczne podejście do sprawy, że właściwie to podziałało bardzo dobrze na jedną i drugą stronę, że to mi dało to poczucie spełnienia obu grupom, że był ten taki, powiedziałabym, transkulturowy altruizm, który był podstawą życia. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. To nas właśnie urzekło w tych naszych badaniach, bo robiliśmy wywiady i z jedną i z drugą grupą. Czyli taka wartość dodana tej współpracy, rozumiem. Dokładnie, tak. Dlatego też proponowaliśmy, bo mieliśmy tam, powiedziałabym, wyciągnąć wnioski i może zaproponować jakieś nowe, czy zasugerować jakieś nowe strategie dla polityków i dla urzędników, czy to z opieki socjalnej, czy z opieki zdrowotnej. Co należałoby zrobić, więc zaproponowaliśmy, żeby łączyć w tych grupach wolontariuszy, przepraszam,
te grupy, które się identyfikują z ofiarami, te grupy, które się nie identyfikują i próbować je razem połączyć, bo one mają dużo, one mogą się zapylić, tak powiem, jak pszczoły. Taka ciekawa interwencja pozytywna, taka ciekawa planowana interwencja pozytywna byśmy mogli powiedzieć. Zdecydowanie, tak. Bardzo, bardzo to było dla mnie ciekawe, otwarło mi oczy na te takie właśnie różnice kulturowe, a jednocześnie podobieństwa w pojmowaniu tego właśnie dobrostanu, bo ten dobrostan niezależny jest również od czegoś takiego, co się nazywa flow w psychologii pozytywnej. Nie wiem, czy wiecie coś na ten temat tego flow, ale... Ale opowiedz, opowiedz, bo no my właśnie, wiemy, ale... Nie wyjaśnię. To jest taki stan uskrzydlenia pełnego, prawda? Czyli autotranscendencji, czyli nie jestem już tylko ja, nie tylko ja poniekąd przekraczam swoje własne granice jako osoba i łączę się z innymi na tej zasadzie, że z nimi współgram i współbrzmię, czyli jak muzyk jazzowy, który gra razem ze swoimi kolegami i próbuje z nimi improwizować, prawda, różne nowe motywy i różne nowe wątki. Ja z nimi improwizuję, a z drugiej strony jestem w takim transie, który sprawia, że jestem, istnieję poza historią, poza czasem, poza tu i teraz. Gdzieś jestem w jakimś takim ab illo tempore, jak to powiedział kiedyś Eliad, bardzo ładnie, w innej czasoprzestrzeni. I to bycie w innej czasoprzestrzeni jest częścią tego dobrostanu, który my próbujemy przeanalizować jeszcze raz, przepracować. Czy ono rzeczywiście jest zależne od danej kultury, na ile jest zależne od danej kultury, czy ono jest uniwersalne, a jeśli jest uniwersalne, to jakie są to, czy ono jest bardzo uwarunkowane, powiedziałam, biologicznie. Stąd też... No właśnie, dochodzimy do konkretów, tak? Tak. Opowiedz nam, jakie różnice kulturowe i co jest wspólnego, co my mamy wspólnego między ludźmi, co sprawia, co czyni nas szczęśliwymi? To znaczy, psychologia pozytywna i większość psychologów w tej chwili pokłóciłaby się z tobą, powiedziała nie, to tak zwane culturally sensitive approaches, czyli ta wrażliwość kulturowa powinna dominować w tych naszych perspektywach badawczych, dlatego że po prostu jesteśmy skazani na taką hegemonię zachodnich sposobów myślenia i próbujemy te hegemonie po prostu zaprojektować w inne kultury i przypisać im właściwości, które w zasadzie są naszymi cechami, a nie ich cechami. Należy się bardziej zidentyfikować z daną kulturą i być wrażliwym na te kulturowe różnice. Natomiast nasza współpraca z biologami ewolucyjnymi sprawiła, takim jak Davidson Wilson na przykład, wybitny antropolog i biolog ewolucyjny z Stanów, sprawiła, że my w zasadzie zaczęliśmy rozmawiać o tych biologicznych podstawach natury ludzkiej, a ponieważ natura ludzka, powiedziałam, według tych biologów jest taka sama we wszystkich szerokościach geograficznych, pod wszystkim, na całej planecie, więc mamy wbudowane, powiedziałam, w sobie, we wszystkich kulturach geny i samolubne, i geny altruistyczne, geny wolnościowe, czyli poszukiwania wolności, i geny poszukiwania bezpieczeństwa, czyli powiedziałam ochrony, ucieczki od wolności, geny altruistyczne i geny egoistyczne. No i teraz, jeśli mamy te dwie rzeczy, każdy obywatel w każdym kraju ma te dwie czy są takie podejście binarne do tego wszystkiego, które na początku mnie irytowało, ale w tej chwili już nie. Jeśli te wszystkie społeczności mają te cechy wspólne, to znaczy, że jesteśmy bardzo podobni. Tak uważał Amartya Sen, na przykład noblista z ekonomii, tak uważał Jonathan Haidt, który jest autorem tej książki, którą tu mam przed sobą. The Happiness Hypothesis. Nie wiem, czy to ale... Tak, znamy. Hipoteza szczęścia, tak. No i stwierdziliśmy, że w zasadzie to jest podstawa i jeśli ta podstawa jest taka sama, to znaczy, że potem te różne programy kulturowe wydobywają to, co jest, co,
to, co jest, powiedziałabym, w danej kulturze dominujące, czy powiedziałam, konkurencja, czy współpraca. Weźmy takie Stany Zjednoczone obecne, prawda, które są patologicznie konkurencyjne. To jest, tam jest taki kompetytywny stosunek do wszystkiego. Ja muszę być najlepszy, ja muszę być ten alfa, ja muszę być ten Uber w Raunie, ja muszę być tym naj. My jesteśmy naj, make America great again i tak dalej. To wszystko musi być na miejscu, to jest ten American dream. A potem weźmy taką Norwegię, gdzie ten gen tego naj jest kompletnie, powiedziałabym, chociaż w tej chwili to się zmienia powoli, bo amerykanizacja postępuje, ale ten gen jest przytłumiony przez inny program kulturowy. On jest przytłumiony przez program kulturowy, który kładzie nacisk na współpracę, na teamwork, na to, co się w Norwegii nazywa dugnad, czyli praca wspólna dla dobra wszystkich. Tam w tym osiągają Norwegowie dobrostan. Nawet Amerykanie nie osiągną dobrostanu w tym, powiedziałam, tej współpracy, wręcz przeciwnie. Uważam, że mają pogardliwy stosunek do tej współpracy i tylko i wyłącznie bezczelnej i wrednej konkurencji dochodzą do szczęścia. Tak, bardzo się cieszę, że wspomniałaś Amartya Sena, bo Amartya Sen to mój ulubiony ekonomista, bo jego capability friendly approach jest takim moim pierwszym takim podejściem właśnie w stronę człowieka, w stronę jego godności, uznania jego dóbr pierwotnych. Dokładnie. To jest coś fantastycznego, więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. To jest ogromnie potrzeba uznania, potrzeba sprawiedliwości. To nie jest, to nie są tylko i wyłącznie cechy kulturowe. To są według Amartya Sen, tak jak mówisz, i w obecnej trzeciej fali biologii ewolucyjnej, to są tak zwane biologiczne i kulturowe uniwersalia. I niektóre kultury to tłumią, inwestując w wojowniczość, czy w konkurencję, czy w egoizm i nagradzając ten egoizm i tą konkurencję, a niektóre kultury, tak jak kultury skandynawskie, nastawione są na to, żeby tworzyć obywateli współpracujących, obywateli nastawionych na pomoc słabszym, czy na tym underdogu, prawda? No i oczywiście im więcej im pomożemy, im więcej zrobimy na tej planecie, im więcej ludzi będzie, tak może ostatnio mówię, wiesz co, wszyscy ludzie na Ziemi byli tacy, a tak Norwegowie, to byłoby strasznie fajnie, nie byłoby wojen na świecie. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, ludzie naprawdę to już przekracza wszystkie granice. Jest takie powiedzenie takiego angielskiego poety W.D. Auden, który mówi: "We are here on earth to help the others. What the heck the others are here for, God only knows." Jesteśmy tu na ziemi, żeby pomagać innych. A co u diabła są inni tutaj na ziemi, nie wiadomo. To jest ten norweski narcyzm. To znaczy, to jest ten norweski poszukiwanie dobroci, to poszukiwanie dobroci w sobie i w swoim społeczeństwie jest szalenie fajne, ale do pewnego stopnia, bo w pewnym momencie ludzie przeginają pałę i to wszystko zamienia się w narcyzm taki ogólny, powiedziałabym. Filantropijny, ja to nazywam filantropijnym narcyzmem. No. Okej. Okay. Znaczy, wiesz co, ja czytam teraz Herezińską i powieści o wikingach i tam Norwegowie wcale nie byli tacy łagodni, mili i kochani. Tam się naprawdę działo. Więc tak możesz mężowi podrzucić lekturę Elżbiety Herezińskiej. To znaczy, tak, to znaczy istnieją w tej chwili różne szkoły interpretujące to, co się stało z tymi wikingami. Przede wszystkim tak, wikingowie to była kultura arystokratyczna, czyli kultura bardzo silnego współzawodnictwa. Jak wiemy, w wszystkich krajach arystokracja polegała na tym, że należało wciąż i zdobyć to uznanie i glorię i chwałę, prawda? Czyli oni o to im chodziło też, tak? Podobnie jak zresztą i wszędzie. Natomiast dzięki tej nieszczęsnej pladze, czyli Black Death, która nawiedziła Norwegię w XIV wieku, przyjechała do Bergen najpierw na statku, a potem rozniosła się po całym kraju,
no to Norwegowie stracili arystokrację. Zostało tylko chłopstwo. No a chłopstwo, powiedziałam, musiało współpracować z naturą. I o to na pewno jeszcze powiemy coś, bo to jest bardzo ważny komponent w polowaniu szczęścia w Skandynawii, bo to o tym zapomniałam. Że musieli pracować z naturą, żeby przetrwać w tych strasznych warunkach, prawda, ekologicznych i geograficznych i tak dalej, na tej peryferii Europy. Czyli to było straszne, to była rzeczywiście ciężka egzystencjalna, to było takie egzystencjalne wyzwanie, które doprowadziło do tego, że no, musieli, skazani byli na współpracę, bo inaczej nie przetrwaliby tych, powiedziałam, tych śnieżyc, tych długich nocy i tak dalej. To była jedna rzecz. A druga to była taka, że no musieli się nauczyć, powiedziałabym, takiej księgi przyrody. Inaczej niż inne kraje. Musieli po prostu ją obserwować i dokładnie sprawdzać, co ona chce robić, czy ona się, co ona proponuje na następny dzień, gdzie tam się pojawią jakieś organy, czy wiatry, czy śnieżyce, czy gdzie utkniemy, a gdzie nie utkniemy. Czyli zrobił się ten taki bardzo intymny związek ze światem przyrody, ze światem natury, którego w zasadzie nie było, czy został on wspomniany bardzo mocno w urbanistycznych czy w metropoliach europejskich, prawda, gdzie ta natura została kompletnie odseparowana od obywateli. Natomiast tu w Skandynawii nigdy nie została specjalnie odseparowana, wręcz przeciwnie, była takim alternatywnym domem, tym takim domem przodków, do którego się cały czas wraca i tam się osiąga właśnie to spełnienie. I to spełnienie nie polega na tym, że jest się powiedziałam, czy to szczęście, ale w Skandynawii nie polega na tym, że się kupuje wielki pałac i parkuje się Porsche przed domem, prawda, i robi się basen i tak dalej, tylko po prostu, że człowiek się bierze narty i wspina się na górę i tam na tej górze zjada kawałek czekolady i pomarańczy, jest absolutnie szczęśliwy. Miałam ogromne kłopoty z tym pojęciem tego norweskiego szczęścia, że jak można było się tak strasznie spocić i tak strasznie napracować. I to jeszcze czasem jeszcze z wypadkami po drodze, ale jak już się osiągnęło ten szczyt, to było o, no to teraz wreszcie możemy sobie zjeść tą czekoladę i popatrz, jaki wspaniały widok, popatrz, jak jest cicho, patrz, tutaj ptaki śpiewają, i tu, a teraz otwieram czekoladę, a teraz skubię pomarańcze. No i to jest właśnie szczyt szczęścia. Także to nie znikło całkiem, chociaż młoda generacja, ta nowa generacja Norwegów, czyli ludzie między 18 a 25 roku życia, którzy są uzależnieni narkotycznie od mediów społecznych, mają no trochę inną wizję właściwie. Wizję tego. Życia. Tak. Ale ta Norwegia, o której ja mówię, to została zbudowana przez ludzi, którzy właśnie tak pojmowali szczęście, odwrotnie niż to znaczy, tak jakby powiedziałabym, w sposób bardzo stonowany i bardzo mocno naznaczony przez relacyjny związek z innym. Im lepiej się dzieje tym ludziom, którzy ze mną współpracują, tym lepiej dla mnie. O, im lepiej będzie świat, będzie podobny do Norwegii, no to tym lepiej dla Norwegii, prawda? Norwegia jest moim krajem. Stąd ten humanitarny zryw z Norwegii, prawda? Pomoc Znaczy, to dwie rzeczy. O dwie rzeczy chciałem cię zapytać od razu, bo czy to nie jest tak, że to trochę jest kultura krajów, w których ludzie żyli oddzieleni górami, w dolinach, gdzie po prostu tworzyły się te grupy i silne więzi i współzależności, które mówiły, zasada była prosta, jeżeli ty mi dzisiaj pomożesz, ja jutro pomogę tobie i tyle. Tak? To jest jakby pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Całe światło tego dwóch rzeczy. Jedna to jest skala, czyli małe grupy społeczne, a dwa to jest i ta skala pomaga bardzo mocno, jeśli chodzi o to, że małe społeczeństwa
mają większą możliwość zbudowania tych intymnych więzi i decentralizacji tych, powiedziałam, biurokratycznych decyzji, mhm, góry, prawda? I też osiągnięcia, powiedziałabym, takiego stonowanego, zrównoważonego stanu ducha. Ja nie mówię o szczęściu, bo to może jest zbyt ulotne, ale zrównoważony stan ducha, stan równowagi z otoczeniem, który jest zarówno wartością emocjonalną, jak i poznawczą, w tym sensie, że człowiek czuwa radość, jest ciekawy innego, chce coś zrobić, prawda, jest interaktywny i tak dalej. Że to jest ten dobrostan norweski, który ja znam bardzo, który podziwiam w zasadzie, pomimo tego, że jestem strasznie zazdrosna o to, jako Polka. I nie mówiąc o tym, że ciągle jednak walczę z tym norweskim takim zbiurokratyzowaną filantropią, która mnie ogromnie denerwuje, prawda? I drugą rzecz, która dotknęłaś, to była ta skala. O tej skali jeszcze pozostańmy przy tych małych społeczeństwach, bo ewolucyjnie rzecz biorąc, początki ludzkości zaczynają się od małych grupach społecznych, prawda? Czyli biologowie uważają, tacy jak Davidson Wilson, który jest autorem wielkiego programu, który się nazywa ProSocial, uważają, że ta prospołeczność jest łatwiejsza w takich małych grupach, nie mówiąc o innowacji też. Dlatego on uważa, że te małe grupy, które istnieją na peryferiach wielkich społeczeństw, to są te grupy, gdzie się tworzą innowacje, małe firmy, lokalne społeczności. Tam są innowacje, tam jest twórcza energia, a w tych wielkich centrach jest po prostu entropia albo paraliż, taki powiedziałabym. Albo konkurencja, o której mówiliśmy wcześniej. Albo konkurencja, to jest taka, powiedziałabym, killing competition. Nie. A to chyba jeszcze jest... Przepraszam. No. Ale ty jeszcze coś mówiłeś, powiedziałeś coś jeszcze innego, co mnie... O górach, czyli natura. Czyli natura. Znaczy też myślałem, o tym, że... To znaczy, natura to jest ten naturalny habitat człowieka, to jest też ważne, prawda? Czyli powrót do tej natury, ten ciągły powrót do tej natury, ciągły powrót do przyrody i intymny związek z przyrodą ma nieoceniony wpływ na nasze poczucie odnowy, nie tylko zdrowia psychicznego i fizycznego, ale poczucie, że się odnawiam. Że ja, wchodząc do tego pierwotnego domu, prawda, którym jest przyroda, z którego się gdzie są moje korzenie, że ja się poniekąd odnawiam odrazem jako istota. I to jest bardzo silne jeszcze ciągle, powiedziałabym, wśród Norwegów powyżej 50. Bo już młodszych Norwegów to się zaczyna powoli topić. Mam wrażenie, że tam już jest mały kryzys. Na ten temat też badania prowadziliśmy. Wiecie co, to ja się z wami podzielę małą historią, bo teraz mi się przypomniało. Ja byłem w Norwegii kilka razy, ale pierwszy raz jak byłem w Norwegii, jechałem stopem, razem wtedy z moją narzeczoną, a dzisiaj żoną. I zabrał nas kierowca, który, jak się okazało, był malarzem i zdobił dom myśliwski króla. I ten dom dopiero był budowany, dom myśliwski króla, który był dopiero budowany, i on mówi, jak chcecie, nie macie gdzie spać, zapraszam. Tak? I rzeczywiście, on tam nic nie było, były puste podłogi, tam kompletnie były szyby w oknach i tyle. A on malował takie fajne szlaczki kwietne na domku. I teraz sobie przypomniałem to w kontekście tego, o czym mówimy a propos Norwegów i ich łączności z naturą, bo całkiem niedawno byłem w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie mieszkałem w jakimś hotelu, który był w domu myśliwskim dawnym, i to był taki pałac wypasiony, wielki, olbrzymi, po prostu zdobienia potworne, tak? No, wyobrażałem sobie te sceny, kiedy ci myśliwi tam wjeżdżają całą armią po prostu na dziedziniec, a tutaj taki malutki domek, gdzieś tam trzy pokoiki, niewielki, naprawdę niewielki,
I tak właśnie sobie pomyślałem, że no, to też jakby pokazuje podejście Norwegów do tego, czym jest obcowanie z naturą, a jak wtedy akurat to były czasy pruskie, kiedy Prusi budowali tam pałace myśliwskie na dzisiejszym Śląsku, tak? Taka no właśnie, i to jest to kolejna rzecz. Z rozmów z Norwegami wynikało, może potwierdzisz, może to zaprzeczysz, ale oni wręcz mówili, u nas nie wypada się pokazywać ze swoim bogactwem, tak? Że wręcz to jest takie niezręczne, kiedy ktoś epatuje swoim majątkiem, swoim dobrobytem, że czujemy się, że wszyscy powinniśmy być w miarę blisko, jeżeli chodzi o sytuację materialną. Oczywiście są różnice i one są potrzebne, ale jednak czujemy, że powinniśmy być w miarę blisko. Czy tak rzeczywiście w Norwegii jest, jeżeli chodzi o wyniki badań? Bo to była tylko rozmowa prywatna, więc trudno tutaj generalizować na społeczeństwo, ale zapamiętałem, że takie obserwacje były poczynione. To znaczy, na pewno masz rację, że jest generacja, która by to tak nazwała, że powiedziałam, to rzecz wstydliwa być bogatym. Mm-hmm. I należy to ukryć jak tylko misternie, żeby się ludzie nie połapali. Ale jest w tej chwili Norwegia jest jakby na zakręcie trochę. Ja mam wrażenie, że ten taki że jest taki cień neoliberalny, czy tego etosu konkurencyjnego, który wkracza łącznie z globalizacją do Norwegii, gdzie szkoły, uniwersytety i tak dalej coraz bardziej są przytłoczone tym imperatywem konkurencji, imperatywem, który jest nie norweski. Powiem wam ciekawą historię. 2 lata temu czytałam nowy program opracowany, czy tak zwany white paper, czyli taki papier rządowy, który, czy artykuł rządu, który mówi o szkole przyszłości. I postanowiłam sobie sprawdzić, jaki tam etos w tej szkole przyszłości będzie, czy to będzie ta konkurencja, mam wygrywać na arenach międzynarodowych, czy co to ma być. I okazało się, że na 80 stronach tego white paper znalazłam ponad 60 wzmianek na temat współpracy i tylko 3 na początku wzmianki o silnej konkurencji, którą musimy wygrać. Zaprzeczali samych sobie. Najpierw o konkurencji szło tak jak trzeba, a potem wpadli ten stary, powiedziałabym, grajdoł swój, czyli grajdoł współpracy i o tej współpracy i o tym teamwork, o tym jak należy osiągnąć te wszystkie swoje cele i radość życia jednocześnie też, współpracując z innymi i współgrając i współbrzmiąc z innymi. To jest, jak powiedziałam, specjalność Skandynawii. Oni to robią nie ostentacyjnie, tak jak mówiłeś, Piotrze, oni wszystko robią nieostentacyjnie. Nawet współpracują nieostentacyjnie, powiedziałam. Nawet piją nieostentacyjnie, to w domach, tak? Tak, dokładnie. Ale robią to i robią to z ogromnym brio, z taką wirtuozerią, którą możemy tylko zazdrościć. Ale jest tak, jak powiedziałam wcześniej, tak jak wszędzie zresztą, Norwegia jest w tej chwili jakby takim szpagacie moralnym, czy na zakręcie, czy w kryzysie, nawet powiedziałabym, generacyjnym, dlatego że to może być pocieszające dla wszystkich polskich słuchaczy, że w badaniach monitoru naukowych, bardzo popartych wszystkimi statystykami i tak dalej, okazuje się, że po raz pierwszy w historii od roku 2018 młodzi ludzie są bardziej nieszczęśliwi niż starsza generacja. Po raz pierwszy też w historii Norwegii starzy, czyli pensjonariusze, są kompletnie szczęśliwi i spełnieni i uważają się za ludzi, którzy osiągnęli ten dobrostan, o którym wszyscy marzymy. Natomiast młodzi są w kompletnej mizerii, no, topią się w depresji, zażywają kokainę. Ale, no.
Ale ci najmłodsi, to jest ta najmłodsza grupa, bo... To jest ta najmłodsza grupa między 18, Piotrem, między 18 a 25 rokiem życia. Czyli ta grupa, to pokolenie zmiany. Pokolenie zmiany. I to jest ta grupa, która zawsze była najszczęśliwsza w Norwegii. Znaczy, jeśli się te badania monitoru idą do lat, powiedziałam, 70. I wtedy to była grupa, powiedziałabym, która budowała socjaldemokrację, która miała marzenia, która, powiedziałabym, robiła rewolucję społeczną, której się śnił egalitaryzm zupełny, kompletny i taki bez żadnych tam, ale... A tu jest, tu jest grupa, która nagle się topi, powiedziałabym, w takiej niejakości, nie wiadomo, dezorientacji. Mówię o młodej grupie, która się skarży na to, że w zasadzie nie ma, życie nie ma sensu, że nic tylko zażywać narkotyki. Podobno nigdy nie było tyle chorób psychicznych zgłoszonych do lekarzy, do psychiatrów, do psychologów, co wśród młodych, co teraz. Nigdy nie było takiego poziomu zażywania kokainy, co na zachodniej, bardzo dystyngowanej części Oslo, co teraz. To znaczy, skąd się ta kokainowa generacja bierze? Dlaczego? To nas bardzo zainteresowało, jeżeliśmy oczywiście to drąży w naszych badaniach. A to jest ciekawe, to jest naprawdę pytanie, bo z tego, co obserwujemy właśnie w krajach zachodnich, w Polsce nie, ale w krajach zachodnich to zawsze ta zależność pomiędzy dobrostanem, szczęściem a wiekiem miała kształt litery U. Tak, czyli to moja grupa była wiekowa, to była w najgorszym dole. Ja zawsze się pocieszam, że teraz już się odbijam od dna i teraz już tylko będzie lepiej. Tylko że akurat Polska była wyjątkiem, sam robiłem badania, to Polska była w dół. Cały czas jechaliśmy w dół, tak? Czyli im starsi, tym gorzej. Natomiast w krajach zachodnich to U było jakby bardzo mocno utrwalone i przynajmniej tak badania pokazywały. Tak. Natomiast tutaj, no to jest dla mnie ciekawe, to może się jakoś wiązać z tymi badaniami, które znamy też właśnie o używaniu mediów społecznościowych, o porównywaniu się, o tworzeniu nowych standardów, do których się odnosimy i tak dalej, i tak dalej. Ale to... Oczywiście cały czas jesteś, ponieważ musisz się zaprojektować, czy zrobić tak zwany projekt samego siebie, który jest projektem digitalnym, który nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteś. Tworzysz ten digitalny image, prawda? Samego siebie, ten obraz samego siebie, który jest kompletnie digitalny, który ma zwyciężyć na rynku tej konkurencji digitalnej, tej wirtualnej konkurencji. No oczywiście ktoś, kto żyje w takim świecie, nie wiem, ilu jest szczęśliwców, którzy osiągają tutaj te wszystkie, powiedziałam, wspaniałości, o których marzymy, czy marzą młodzi ludzie, czyli wieczną miłość najpiękniejszego mężczyzny w życiu, prawda? Moja żona oczywiście. Na rękach i tak dalej. No i oczywiście powodzenie materialne i tak dalej. Czyli, tą Teslę, którą trzeba mieć w domu, bo wszyscy Norwegowie mają w tej chwili Teslę, a oprócz tego muszą mieć jeszcze łódkę, oczywiście oprócz tego muszą mieć jeszcze dwie hyty, czyli dwie chatki, jedną na lato, drugą na zimę i tak. I to wszystko trzeba mieć. Jeśli ktoś tego nie ma, no to oczywiście to wpada w głęboką, tektoniczną depresję, no bo jak? Czyli to jest jakiś element taki wspólny tego młodego pokolenia, tak jak mówimy o pokoleniu zmian, że można powiedzieć, że to są jakieś elementy wspólne i że ten nataktywizm, który jest nie do osiągnięcia w dłuższym okresie czasu, którego nasz mózg nie jest w stanie nawet przyjąć, bo biologicznie my nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Ty masz rację. Słuchaj, ja mam jeszcze jeden pomysł tutaj na to, jak to można ugryźć, dlatego że ta młoda generacja przestała w zasadzie się obcować z naturą. To znaczy przestała tak odwrotnie niż ich rodzice czy dziadkowie, odłączyła się od, bo jeśli się już idzie, ma się mieć tę, powiedziałam, tak zwaną fizyczną temperaturę, energię i tak dalej, to najlepiej to zrobić w gym. Czyli idzie się na trening, a nie idzie się na, nie wspina się gdzieś tam na górę, tak.
i nie poci się niepotrzebnie, tylko poci się człowiek przez 30 minut albo przez 40, co jest bardziej efektywne, w tym nieszczęsnej sali gimnastycznej albo w tych treningowych centrach, bo szybciej, oczywiście szybciej się osiąga muskuły, ale mniej muskułów, przypuszczam, w mózgu, ale więcej muskułów pod pachami. I teraz to jest jedna rzecz. Dwa, większość z naszych informantów powiedziała nam, że norweskich, to mówię o młodzieży w tej chwili wiek 18-25, powiedziała nam, że oni w zasadzie czują się niepewnie, jeśli chodzi o te wszystkie spacery w lasach i te wyjazdy do chatek, które są takie obowiązkowe w rodzinie, bo należy tam pojechać, bo jest weekend, albo wakacje, albo Wielkanoc. Te podróże wielkanocne są bardzo ważne dla Norwegów. Bo w zasadzie, co jest w tych śpiewach ptaków? No, co tam jest? No, należy wziąć, nakładają słuchawki, należy wziąć, nałożyć słuchawki i słuchać black metal, nie? Który jest, jak wiadomo, bardzo sławny w Norwegii, bo to im daje poczucie energii i tego właśnie jazzu, tego, co się dzieje. Natomiast jak nic się nie dzieje, jest cisza i spokój, to coś jest nie tak. Ja mam wrażenie, że to ten deficyt, taki powiedziałam, przyrodniczy deficyt, czy ekologiczny, ja to nazywam deficytem ekologicznym w Norwegii, jest bardzo poważny. On jest poważniejszy niż w Polsce, dlatego że ta ekologia, ta natura jest bardziej podstawą norweskiej tożsamości niż w Polsce. Czyli człowiek coś traci ze swojej tożsamości, nagle zostaje wykastrowany, prawda? Bo nie ma już tego kontaktu z naturą. A jak jedzie do chaty, to pierwsze, co włącza, to jest smartfon, nie? Nie ma połączenia ze tragedią. Czyli nie ma korzeni. Ale właśnie chciałam zapytać, bo pięknie, że mówisz o tej ekologii, bo chciałam zapytać ciebie tak pozytywnie o twoje doświadczenie i to, jak zmieniło się twoje życie po spotkaniu z twórcą filozofii głębokiej ekologii. No właśnie. Bo to jest coś, co jest czymś przecudownym i pięknym, więc opowiedz o tym. To był taki moment, którego ja sobie nie zdawałam sprawy, że to był moment jakiś taki przełomowy w moim życiu, ale faktem jest, że rzeczywiście dostałam jakieś wielkie stypendium w Norwegii i miałam znaleźć na kampusie na Blindern, to jest taki tam, gdzie jest ten nowy uniwersytet, to jest takie miejsce, które właśnie wszystkie budynki są podobne do siebie, dlatego że to jest bardzo egalitarny uniwersytet, więc wszystkie budynki wyglądają tak samo. Nie mogłam znaleźć tego nieszczęsnego Instytutu Badań nad kulturami skandynawskimi. I pytam wszystkich, czy tam się ludzie, ktoś tam joguje, ktoś tam gdzieś idzie, nikt nie wie, a ja jestem na matematyce, ja jestem gdzie indziej, ja nic nie wiem. I w końcu podchodzi do mnie taki starszy pan, bardzo przystojny, i pyta się mnie, czemu ja jestem taka, powiedziałam, czemu zadaję tyle pytań ludziom. A ja się oczywiście trochę wystraszyłam na początku, ale potem powiedziałam, że muszę iść do Instytutu Badań nad Skandynawią. A on mówi, a dlaczego musisz iść do tego instytutu po angielsku, bo jeszcze wtedy nie mówiłam po norwesku. Dlaczego chcesz iść do tego instytutu? No bo dostałam stypendium. Oha, no dobrze, a jakie to jest stypendium? Może powiedzieć coś o tym stypendium? No więc to ja byłam tak szczęśliwa, że w końcu znalazł się Norweg, który mi zadaje pytania, bo Norwegowie na ogół nie zadają pytań. To są, nie są ludzie ludyczni albo tak, co powiedziałam, ciekawi, tak ekstrowertywni, a to jest wyraźnie ekstrowertywny, myślałam, jakiś profesor. No i mówię mu, że to jest o mitologiach natury w Norwegii, że chciałam iść do sag norweskich, sprawdzić, co tam się dzieje w tych sagach z tą przyrodą, a potem iść aż do głębokiej ekologii Ardennes. A on mówi, wiesz co, olej to spotkanie tam w tej instytucie, idziesz ze mną do kafejki. A ja się go pytam, no jak to? Bo ja miałam spotkanie w drugim. No to co z tego? Mówi, to przecież ja jestem ważniejszy niż to spotkanie. Ale nic nie wiem, ale myślę sobie, że to jest jakiś anioł, który został mi zesłany. Myślę po katolicku. Anioł, którego zesłali bogowie, i muszę za tym aniołem. Poszłam do niego do kawiarni. No, opowiedz mi o tym twoim projekcie. No to powiedziałam mu mniej więcej, jakie mam na razie tezy czy hipotezy. A on mi na to mówi,
Wiesz co, to wszystko ma sens i nie ma sensu. Tam jest dużo sensu i bez sensu. I masz kompletnie przewrotną koncepcję norweskiej kultury, ale ciekawą dla mnie. Może pójdziesz ze mną. A ja mówię, a dokąd idziemy? A ja mówię, no pójdziesz ze mną do Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem. A ja mówię, a czy może mogę zapytać, z kim mam do czynienia? Ja mówię, ja jestem, I am Agnes and I am your man. To był ten twórca głębokiej ekologii norweskiej, która zrobiła ogromną furorę wśród wszystkich ludzi, którzy się interesują środowiskiem i oczywiście kryzysem środowiska i kryzysem klimatycznym na świecie w tej chwili. Więc do mnie w tej chwili są kolejki i pielgrzymki z całego świata, szczególnie Amerykanie przyjeżdżają po to, żeby się uczyć tego, jaki był właśnie ten Arnes. A Arnes polega na tym, że to był jedyny, właściwie ostatni homo ludens, czyli taki ludyczny, zabawowy Norweg, jakiego spotkałam tutaj w tym kraju. Bo mało jest zabawowych, śmiesznych, zabawnych postaci w norweskim panteonie intelektualnym, odwrotnie niż w Polsce, bo my mamy dużo, prawda? Mamy takich prześmiewców, mamy tam jakiegoś Tyrmana, czy Głąbrowicza, nie? Czy tam Witnicza, czy tak dalej. Mamy takich prześmiewców. Aha. Niesamowitych, nie z tej ziemi zupełnie. Tego mi zawsze w Norwegii brakowało. Jeśli mam jakiś deficyt, który sprawia, że jestem od czasu do czasu, powiedziałam, takiej mikro rozpaczy, to jest tego, że nie ma tych takich właśnie, że nie mam tej stymulacji takiej ludycznej. Ona jest rzadka w Norwegii. A Ness, właśnie ten twórca głębokiej ekologii, był dokładnie takim homo ludens. Ja się go zapytałam, słuchaj, a jak ty doszedłeś do tego, że wszystko jest ze sobą połączone? Jak się zrodziła w ogóle, jak się zrodził pomysł głębokiej ekologii w twojej głowie? A on mówi na to, to no normalnie. No. Ja i George Sessions, to jest taki amerykański ekolog, pojechaliśmy na Nevadę, na pustynię. Tam pożeraliśmy przez dwa dni jakieś grzyby, a potem nam się wszystko wyjaśniło po tej grzybie. Ciekawe, czy miał finansowanie grantu jakiegoś na to, bo to mnie zainteresowało. No psylosybina to była po prostu. Upoili się tą psylosybiną i potem dwa dni. No i wszystko mi się razem połączyło, czyli jesteśmy częścią tego wielkiego wszechświata, wszystko razem się łączy. Głęboka ekologia, no tylko i wyłącznie przekształcenie świadomości doprowadzi do rozwiązania kryzysu środowiskowego. I to był właśnie ten jego sposób na życie. Nie mówiąc o tym, że on był dla mnie takim, powiedziałabym, wzorem trochę w tym sensie, że on zawsze olewał to, co ludzie mówili na jego temat. Wszystko mi było jedno. Naprawdę. To tak, okej. Tak. Jeśli nie, to też okej. To wszystko jest wszystko w porządku. Nie mówiąc, że był bardzo ciekawy z natury. Nie powiedziałabym nie ciekawy, tylko ciekawski. Ja myślę, że ta ciekawskość zaginęła jako cecha, że ludzie są ciekawi, ale tłumią to w sobie. Natomiast on był ciekawy tak właśnie ekstrowertywnie. Czyli tam kogoś szarpie za sweter i pyta się go, słuchaj, skąd masz ten sweter? Ja chcę taki sweter. Albo idzie do kapelki i mówi, słuchaj, wiesz, to jest najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem, ale niestety masz kompletnie złe ciuchy. Ale to, ta głęboka ekologia, ona ma bardzo wiele wspólnego ze szczęściem, z tym dobrym prosperowaniem, z tym byciem w zgodzie z naturą. I to są takie proste hasła, takie proste postulaty, które dotyczą tego właśnie szukaj głębi, nie jakichś hedonistycznych, chwilowych doznań, czy właśnie jesteś gościem, czy częścią natury i nie zostawiaj takich jakichś istotnych śladów, które potem mogą jakoś zakłócić tą równowagę, więc to są wszystko takie przesłania bardzo proste, to nie jest skomplikowane. To nie jest skomplikowane, ty masz rację. Poza tym to jest, powiedziałam, efekt plagiatu. Zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że odkryłam niedawno, czytałam Bhagavad Gita, czyli tą hinduską historię spisaną tam 2000 przed naszą erą, prawda? Gdzie Krishna tam opowiada o tym, jak należy osiągnąć szczęście w życiu. Okazuje się, że on mówi o samorealizacji, czyli self-realization.
I to jest pojęcie, które Arne ukradł od z tego z Bhagavad Gity, nie bez żadnego footnotu, bez żadnego, żadnej adnotacji. Po prostu wprowadził do swojej wymowy ekologii jako pojęcie centralne, samorealizacja, która polega na tym, że się realizujesz zgodnie z, i z harmonii z naturalnym środowiskiem. I tylko wtedy, i oczywiście współczując, czy na zasadzie empatii z ludźmi i z istotami żywymi i martwymi nawet, powiedziałabym, to jest ta radykalna odmiana tej głębokiej ekologii, to jest tak zwany ekocentryzm, z wszystkimi istotami na tej planecie. Czyli spróbuj się jeszcze raz odnowić na tej zasadzie, że się zrealizujesz w kompletnej harmonii ze światem natury. To była w zasadzie centralna myśl, który i na współodczuwaniu bólu czy dążeń wszystkich istot. A każda istota na Ziemi dąży do szczęścia. To jest też, prawda, religia hinduska, czyli to jest ta to jest to dążenie do, to jest ta dharma i to jest ta karma yoga i tak dalej. To są wszystko stare sprawy. To nie jest jakaś nowa wielka, tak jak mówiłaś, Ani. To nie jest wszystko bardzo proste. To nie jest jakaś nowa i rewolucyjna myśl. Ta myśl już była. Arne się po prostu przekopał do starych tekstów i zobaczył, o, to coś jest ciekawego dla mnie, dobrze to. To ja sobie tutaj zainkorporował, czyli taki powrót do korzeni trochę może, żeby Norwegowie też zachęcić. Norwegowie są bardzo dobrze w powrocie do korzeni, tak. Ina, ja myślę, że... W powrocie do korzeni jest trochę mądrości na temat tego, gdzie leży to szczęście, czy gdzie leży to ten dobrostan, o którym... Znaczy ja powiem tak, ja ciągle teraz zaczynam od nowa czytać Epikura i Senekę i wracać do Aureliusza, także to oni już naprawdę napisali najważniejsze rzeczy. My już tylko je kopiujemy albo przerabiamy na to, żeby się lepiej sprzedawały. To taka jest smutna kwintesencja. Myślę, że dobrym podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania jest to, co napisała pani Maria. Koniecznie potrzebne ciąg dalsze rozmowy z panią Witoszek, bo tyle jest jeszcze do omówienia. Ja się absolutnie zgadzam. Ja bym sobie jeszcze tutaj jeszcze długo mógł słuchać i dowiadywać się. Dla Państwa, którzy są niezorientowani w pracy naukowca, pragnę powiedzieć, że my zwykle nie wyjeżdżamy na pustynię i nie dokazujemy, kiedy tworzymy nowe teorie. Jednak to wynika bardziej z systematycznej pracy z literaturą i z badaniami empirycznymi, także żeby nie było nieporozumień, dla tych, którzy planują karierę naukową, to nie jest tak prosto. Dobrze, myślę, że będziemy powoli kończyć. Widzę, że tu jeszcze jest komunikat od Agnieszki. Dziękujemy serdecznie. Bardzo, bardzo nam było. I naprawdę. Dziękuję za ciekawą rozmowę i za zaproszenie do tej rozmowy, bo zmusiliście mnie do tego, żebym przejrzała swoje stare notatki po angielsku, przełożyła na polski i olała wszystko, co napisała. boskie podsumowanie. Czego tobie życzyć, Nino, na koniec rozmowy? Czego możemy ci rzeczyć? To znaczy ja bardzo mocno w tej chwili, ja i mój mąż trzymamy kciuki za nowy porządek w Polsce. To znaczy życzę sobie, żeby ta generacja, która dochodzi do władzy w tej chwili, żeby się odmładzała co chwilę i żeby nauczyła się trochę mądrości właśnie z tych modeli skandynawskich, żeby nawet planuję takie seminarium, o którym wam opowiem później w Warszawie w maju 25 i 26 na temat czego się możemy nauczyć i oduczyć od Skandynawów. Bo mam wrażenie, że ten model oparty na współpracy, na kompromisie, ja mam wrażenie, że to jest model, który powoli wchodzi w życie. Jak widzę, jak powiedziałam, te kompetencje tych nowych polityków, którzy dostali władzę, mam nadzieję, że oni tej władzy nie oddadzą łatwo i że ten model właśnie, czy ja wiem, no taki powiedziałabym
wzajemnej grzeczności, zdrowego rozsądku, kompromisu i współpracy zwycięży i że to będzie nowa Polska, bo mamy dużo do zaoferowania całemu światu. Wprawdzie nieszczęście, bo jesteśmy także, strasznie tak naprawdę to ty nam złożyłeś życzenia na koniec, tak? Bo... No, znaczy ja mam wrażenie, jedno jeszcze bym jeszcze życzyła, żebyśmy zmienili narrację. Znaczy mamy fatalną narrację o samych sobie. Norwegowie mają świetne historię o sobie samym jako o najlepszym kraju na świecie. No po prostu, a my co? My cały czas na krzyżu, cały czas cierpimy, cały czas w miesięcznicach, po katastrofach, przed katastrofami i tak dalej. Z tym trzeba skończyć. Popatrz, to... przełamujemy to, mówiąc o szczęściu głośno. No więc o to właśnie chodzi. I bardzo mi się ten wasz projekt podoba. Bardzo się cieszymy i już przyjmij zaproszenie na ciąg dalszy. Koniecznie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego wam życzę. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy państwu za obecność i zapraszamy na kolejne rozmowy. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy, dziękujemy.